To są oficjalne karty. Van Nistelrooy w bramce, Ian Rush w środku pola. Nie zdziwię się, jak my zobaczymy SBC o Czecha. Jest Alex Morgan, no akurat aktywni zawodnicy mają... Aha, Jorente jest na LW. Cieszy mnie Aleksja, dobrze, że Van Dijk dostał kartę, bo w końcu tak trudno mu zdobyć jakąś kartę za granie. Prawda? Nie uważam, że ten event potrzebował zmian pozycji. Ale te ikony, no nie wiem, no... Ja wiem, że my w przeszłości już dostawaliśmy karty zmian pozycji trochę wcześniej, ale jednak uważam, że to, co wydarzyło się rok temu, było najlepsze, że już taki końcowy etap gry i dopiero wtedy te karty były tak odjechane, bo no nie wiem, taki Van Nistelrooy w bramce i Jan Rush w środku pola dopiero w trzecim miesiącu gry. Nie mam nic przeciwko takim kartom typu zmiennokształtni, ale jednak wolę, jak jest to później. Taka jest moja opinia, nie musicie się zgadzać. Dobrze, my mamy tutaj tanie paczki, niczym na Black Friday. Zaczynamy od Carvajala. Wow. Czekajcie, tutaj jest Jonathan Bamba, ale on narodowość zmienił, już nie jest Francuzem. Jest Irlandczykiem, haha. To teraz paczka za 30 monet, czy będzie lepsza od tej za 10? Chyba nie, bo to Portugalia, to nie może być Cristiano, ale Bruno może być, jak za darmo to z uśmiechem na twarzy go oczywiście przepalę. Najpierw otwórzmy sobie tutaj te wszystkie zimowe, trafmy coś zielonego, z tych bohaterów, no... Ja jestem w stanie... Czy to... Nie sprawdziłem narodowości, przepraszam. To jest Toni Kroos! Sprawdzę jakieś SBC, by wrzucić Toniego Kroosa. Chyba możemy zrobić kolejne 10 razy 83. Chyba wymagania nam... Oj. 8-4, 8-5, 8-7, 8-6, 8-7, 8-8. Ale wiecie, Brazylijczyk, Premier League, 5 gwiazdek sztuczek. Jak najbardziej rozumiem tę cenę. No drogie święta, drogie, skończyły się czasy, kiedy takie karty były za pół darmo. Limity globalne, tutaj, to ma więcej sensu. Dobrze, paczka Deluxe, 10 razy 84. Szans, tu jeszcze uderzenie gromu, wszystko może polecieć, lecimy. Poczujmy święta, zaczynamy od nieprawdopodobnego trafu, to jest Niemiec, to jest bramkarz, to jest Neuer. Ale to jest jeszcze ktoś z Neuerem, panie i panowie, Irene Paredes. I chyba Inform. Tak, nie, to jest Bernardo Silva, bo w końcu lecą też karty Thunderstack, jej. Aha, dobra, to no lecą karty Thunderstack, ale to akurat nie jest Bernardo Silva, tylko Joel Linton, też może być. Dobra. Lecimy, 1000 FC points, czy uda się trafić zielono? Hakan Calhanoglu 85, no czuć klimat świąt. No nie jest to Cristiano, trochę mu do niego daleko. Ale momencik, bo to są ikony na wypożyczeniu, prawda? A nie, źle przeczytałem, sorry. Czerki, okej. Okay. My teraz otwieramy 10 razy 83. I to znów będzie karta specjalna. Poczekajmy, kto zastąpi Odegaarda, bo Odegaard był w SBC. To jest Inform, dobra, to nie ma się czym za bardzo jarać. Dowbyk. My teraz wypożyczamy sobie Hulita, którego sprawdzimy już w kolejnym spotkaniu. Trzeba zobaczyć, jak wygląda ta jego fryzura, jak falują jego dready, jak on się prezentuje w grze, bo statystyki... No nie wiem, no niby według czatu nie robią wrażenia na niektórych, ale to jest Hulit. I myślę, że my więcej mówić nie musimy. Dobra, i teraz ta paczka za darmo. 85+, podobno. Tutaj, rzadki 85+, przekonajmy się. Co z tego poleci? Dobrze, dobrze, to jest, uwaga, uwaga, Foder Premium Bremer 87. Bardzo ładnie wyglądająca karta, ale czemu do mnie trafiają karty, które powinny trafiać do Alvina? Nie ukrywam, trochę mnie to boli. Niech będzie ta paczka wymienna, słuchajcie, to jest dobra okazja, wymienne 10 razy 84. Powinno mi dać coś dobrego, prawda? Jak na przykład Grzesiu Kobel. No cholera, jest tyle kart specjalnych do trafienia, nawet tych najgorszych, typu Bremer, z całym szacunkiem dla niego. Kurczę, no bramkarze do końca gry. Ło, jest i trend. To mogę zobaczyć, jak on po ewolucji będzie wyglądał, ale ile walkoutu? To się może podobać, dobra. Aha, super ewolucja. Ale ponarzekałem i od razu dostajemy ewolucję w wersji specjalnej. Taka zielona karta. Nadal bez zimowej karty wieloznacznej. Jest to jednak Kevin De Bruyne. Pięknie. Może być, może być. Tutaj 17% na kartę wieloznaczną. No prędzej czy później ona musi się tutaj pojawić i to jest ten moment. No ja pierdzielę. Dobra, teraz się uda, ja w to wierzę, musi. No, co? Rafael Leao, 200 tysięcy monet. A razem z nim Bruno Fernandes. Nieprawdopodobne trafy. Zagramy sobie mecz teraz przy okazji. No, Hulit raczej byłby za jaja. Aleksja sobie odpocznie, nie da się przejść. No, bądźmy ze sobą szczerzy. To jest środek pola, przez który nie przechodzicie. FC Leszcze. Co dwa tygodnie gram na taki skład, nie? Mbappé dla odmiany. Okej, okay, Hulit wygląda chyba jak Hulit Baby z poprzednich gier, choć nie miałem go w tym roku jeszcze, ale te jego włosy, tak najważniejszy jest feeling. No jaja lepszy, a ja już jeden skład na niego przepaliłem, dramat. Brawo Jerzy. O, wyczuł, dobra, muszę wyłączyć czat, bo to jest mecz do wygrania, ale nie jest to mecz, gdzie mogę co chwilę tracić uwagę. No nie ma lepszego piłkarza do Germanów jak Ruud Hulit, prawda? Best.
Basia, ja zaraz złotego Mendiego chyba wrzucam. Nie wiem, coś... On ma tak dobre statystyki dryblingu i w ogóle kontroli nad piłką, a... Ostatnio nie wiem, o co chodzi. Dobrze, wygra to Hulit. Nie podskoczył nawet, no można i tak. Świetnie, Thierry. Dalglish. Oj, brawo Thierry. Kylian. No nic, ball roll. Aha. Karny, ale bez czerwonej kartki, rozumiem. No to zobaczmy, Laurent Blanc. Dobrze, 4-1. Nie rozumiem tego meczu. No ja pierdzielę, Hulit, ty powalcz coś w tym powietrzu. Ogółem mam wrażenie, że gość odebrał praktycznie wszystkie piłki. Czegoś takiego nie widziałem. Podziwiam, bo naprawdę, no nic nie mogłem w ataku za bardzo zrobić. Kane! Jeszcze mamy szansę. Leszczu, idź sobie! Ale nie ma szans, że przegram 3 z rzędu. No coś takiego po prostu miejsca mieć nie może. Dobra, Zaha, Haaland i jeszcze Samuel Eto. Okej, tego Lizarazu jestem bardzo ciekaw. Myślałem o tym, by go kupić, żeby tam troszeczkę w Bundesligę zainwestować. Zobaczymy, jak się będzie na niego grało. Na razie z Hulitem jeszcze żadnego meczu nie wygrałem. Wow! Brawo, Jerzy! Co za parada! Zaha? Na razie nie wiem ogółem, co się dzieje. Nie potrafię tego zrozumieć. Aleksja? Świetnie, Aleksja Putejas. Henry, finezyjne uderzenie, zrobił to 2-1, budzimy się. Henry? Yes, dobrze! Już wystarczy tego Van Dijk'a i Schmeichela, co? Wystarczy. Bez przegięcia tutaj. Kylian? Dobrze, 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 mówiłem, że my tu wrócimy. Znaczy, nie wiem, że tak mówiłem, ale czułem to. Dalglish, dobrze, 4-2. Dalglish? Kurde. Aj, myślałem, że odbierzemy tu Van Dijkiem. Jeszcze wszystko może się tu wydarzyć. Dalglish? Bajka! Dobrze, przełamaliśmy się. 6-2. Kolejny poziom ewolucji i tym samym Dominik Fitz ma już 79 tempa. Strzelanie 81. Fizyczność 68. Styl gry akrobata. Zidane czy Hulit na SP? Według mnie Zidane. Niestety, ten Hulit nie skradł mojego serca. Jak Hulitem grałem w poprzednich latach, od razu było czuć jego prezencję. Dlatego wraca Gravenberg do pierwszej minuty. Jedyny prawdziwy Holender, który zasługuje na bycie w naszym składzie. Jakieś SBC sobie zróbmy. Otwórzmy kolejne 10 razy 83. Ja chciałbym zobaczyć ten nowy walkout. Chyba, że ktoś w środku się będzie krył. Tym razem to będzie Magul czy Jamal? Dobrze, Magul, bo już się bałem, że to Thomas Müller. I McAllister. Kevin McAllister trafiony w święta. Niesamowite. Przypadki nie istnieją. Przyjaźnie FC, no to to musi być bardzo przyjazne spotkanie, prawda? Taka nazwa zobowiązuje do... O kurde, wypożyczony ten, Dalglish, Pedro. No cholera! Stałem! Stałem tam! Świetne podanie, na razie Laimer. To on gra lepiej od Hulita. Przesunął się. Usuńcie to z gry! Dominik Fitz! To jest 1-1! Ja wiedziałem, że on się tutaj przesunie. Dalglish? Kolego, też go mam i też wiem, co potrafi. 2-1. Fitz? Czy zrobi to po raz... Oj, tutaj był naciskany, on nie potrafi grać pod presją, okej? Okay? Nie chcę nic mówić, ale Fitz jeszcze jest gotowy grać dalej. Lepsza stamina od Dalglisha. I on będzie grał dalej, bo ja w niego wierzę, ale... Ja nie grałem Mbappé? Wiedziałem, że czegoś mi brakuje! Dobra! To jest jednak Fitz. Kylian Mbappé. Niesamowity super zmiennik. 3-1. Salalalala. Fitz! Nieprawdopodobne, 5-1. Wygraliśmy i prawdopodobnie Dominik Fitz z najlepszym piłkarzem na boisku. Zobaczmy, czy mam rację. Tak, no niesamowity występ. Bramka, 2 asysty. On tu należy. Panie i panowie, rywalem jest Kazio i Pufsio. Nigdy w życiu nie bałem się żadnego składu tak jak tego. Taka nazwa oznacza, że ja dostaję w pierdziel 5-0 w 15 minut. Sądzę o tym raszu. Na razie nic, bo niestety nie mam jak go przetestować. Mówię, ja wolałbym zobaczyć jego grywalną kartę jako napastnik, a nie jako środkowy pomocnik. No nie uważam, że to ten etap by... Bawić się w karty zmienokształtne. Fitz! Nieprawdopodobna interwencja Edersona. Henry! Perfekcja! 1-0. Dobra. No nie, no przecież on mi tak samo przed chwilą milion razy tę piłkę odebrał. No dawaj, Alvarez, czekam na ciebie. No, okej, okay, 8-2. Fitz ewoluowany, oceniony na 83 i tym samym można nim już biegać. Podania 96. Na karcie 83. Jak to pięknie wygląda, a ja go muszę teraz wrzucić w kolejną. Kolejną ewolucją jest teraz. Będziemy na drodze do uzyskania u niego właśnie takich statystyk. I tak naprawdę możliwe, że to zrobimy tu i teraz. Van der Sar, Maldini z Company. No mogą być problemy, ale to będzie też dobry sprawdzian dla Fitza. Leao, tak z pierwszej piłki z lewej nogi, dobra.
Fitz, genialne podanie, Dalglish! Szkoda. Van Dijk, no... Henry, proszę. Henry! Wow, 1-1. Thierry, będzie dwójka. Fitz! Ajajajajaj. Dalglish, pięknie, 2-3. Mocno teraz. Super. Henry! Przesunął. Jest! Mamy 5-4, panie i panowie, mamy to! Wow, 6-4. Trudem, ale się udało. 9-2. 97 podanie. Jezus. Free Rocks. Okej, okay, Alisson. Niepozorna drużyna, bardzo się tego boję. Dobra, skupienie. Cafu, Yaya Touré. Rożny, bardzo dobre zagranie. Fitz. Harry Kane. Niesamowita orientacja w obronie, jak na napastnika. Gol. Będzie? Dalglish? Super! Musiala! Salah, jeśli teraz to zrobimy... Salah! Brawo, Dalglish! Mamy kilka minut. Szkoda, że dopiero później zaczęło coś wchodzić. Nienawidzę takich meczów. Jeśli trafię zieloną kartę, gramy jeszcze jeden. To będzie znak. Zakończmy to w stylu. Panie i panowie, to będzie coś wyjątkowego, ale karta zielona może się kryć jeszcze w środku. Bernardo Silva, on nie ma teraz karty specjalnej. Wow, Joe Linton, nie widziałem jeszcze dzisiaj tej paczki. Super. O, Wijnaldum! Udało się, były piłkarz Liverpoolu trafiony i to jest znak, że musimy zagrać jeszcze jeden. Te karty będę mógł sobie powrzucać na Martinellego, którego no, myślę, że jutro przetestujemy, ale zobaczmy jeszcze, jaka ikona będzie wypożyczona. A, Billy, okej. Okay. Chciałem nią zagrać. Dobra, w tym meczu poważna drużyna od pierwszej minuty. Baxton... No tu rywal mocno poleciał, jest trafiona Puteas. Wypożyczony Ronaldinho Thunders, tak, ja też go posiadam, ale to jeszcze nie jest etap, w którym go testuję. Salah! Oj. Mocna, mocna gierka. Tak zwany gol roku. Dalglish, dwójeczka! To było dobre. Ronaldinho, Dudek! Dalglish! W połowie stycznia będę w Polsce, opłacał się jeszcze kupować gierkę. Ta gra jest stworzona w tym momencie tak, że w każdym momencie, jeśli chcesz nią grać, nieważne kiedy zaczniesz, i tak szybko zbudujesz sensowną drużynę. Czy warto w to grać, to jest co innego. Salah! Nie ma. Dalglish? No i 3-0. O Jezu, Hulit! Hulit, mój przyjacielu, co ty tam zrobiłeś? Dalglish, to jest moment, w którym zamykamy ten mecz. Kenny, bez zastanawiania się. Alvairan? Nie ma. No i to był mecz Dalglisha. 4 bramki, całe Food Champions, na coś takiego czekałem. Tym samym mamy 10-3. Jest dobrze. Tym samym kolejna ewolucja Fitza ukończona. Ocena 85, 83 tempa, 98 podań. I pozostało mi jeszcze jedno. Chyba to jest dynastia w środku pola. Tu mogę go jeszcze wrzucić. Po czym? Dribbling 8. Masakra.